W 2009 roku do Państwowej Inspekcji Pracy wpłynęło ponad 1000 skarg dotyczących nieprawidłowości w firmach związanych z zakazem konkurencji. Pracodawca, który chce chronić interesy firmy, zawiera z pracownikiem umowę o zakazie konkurencji. W praktyce jednak tracą na tym sami pracownicy. Na pytanie, dlaczego zakaz konkurencji jest ważny dla przedsiębiorców i jakiego rodzaju pracowników najczęściej dotyczy, odpowiada mecenas Agnieszka Lechman-Filipiak z kancelarii DLA Piper. Umowa o zakazie konkurencji jest zawierana oczywiście głównie w interesie pracodawcy, ma służyć ochronie jego interesów, ma go zabezpieczać przed działaniami pracownika, które mogłyby naruszyć jego prawa, w szczególności zabezpieczyć przed współpracą i przekazywaniem informacji, które są poufne, które mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa, konkurencji. Głównie umowa o zakazie konkurencji jest zawierana z pracownikami, którzy ze szczebla kierowniczego, z pracownikami, którzy mają dostęp do informacji ważnych, poufnych. Są to pracownicy takich działów jak dział sprzedaży, dział marketingu. Obecnie około 480 tysięcy osób jest związane umową o zakazie konkurencji. Zgodnie z kodeksem pracy pracownik przez okres trwania zakazu otrzymuje odszkodowanie. Najczęściej jest ono wypłacane co miesiąc. Obowiązek zapłaty wynagrodzenia, odszkodowania z tytułu powstrzymywania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej wynika z przepisów prawa, z kodeksu pracy. Pracodawca, który zawarł z pracownikiem umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, jest zobowiązany do zapłaty co najmniej 25% wynagrodzenia przysługującego pracownikowi przed rozwiązaniem umowy o pracę w okresie, który odpowiada okresowi obowiązywania zakazu konkurencji. Z reguły umowy zawierane z pracownikami zawierają odszkodowanie, przewidują odszkodowanie w wysokości co najmniej 25%. Często jest to wynagrodzenie wyższe, 50%, nawet 100% wynagrodzenia, które otrzymywał pracownik przed rozwiązaniem umowy o pracę. Sąd Najwyższy w wyroku z lutego 2009 roku wskazał, że nie ma przeszkód, aby pracodawca mógł odstąpić od zakazu konkurencji nawet po ustaniu stosunku pracy. Sąd podkreślił, że pracodawca powinien jedynie określić w umowie termin, w jakim będzie to dopuszczalne. Rozwiązanie to jest bardzo korzystne dla firm. Odstąpienie zwalnia pracodawcę z wypłaty odszkodowania pracownikowi, ale sam wyrok stwarza możliwość obchodzenia przepisów prawa dotyczących graniczonej możliwości wypowiadania umów na czas oznaczony. Wyrok ten dał dużą swobodę pracodawcom w decydowaniu, kiedy można zakończyć obowiązywanie zakazu konkurencji, jednocześnie obowiązku pracodawcy wypłaty odszkodowania. Wyrok ten może budzić wątpliwości z kilku powodów. Przede wszystkim umowne prawo odstąpienia od umowy w przypadku tak zwanych stosunków o charakterze ciągłym. Takim stosunkiem na przykład jest umowa najmu, umowa dzierżawy czy nawet umowa o zakazie konkurencji, budzi wątpliwości i co do zasady uznaje się, że jest dopuszczalne umowne prawo odstąpienia w przypadku stosunków prawnych o takim charakterze. Niemniej jednak umowne prawo odstąpienia nie może prowadzić do naruszenia czy obejścia przepisów, względnie obowiązujących przepisów o wypowiedzeniu umowy. Tak może się zdarzyć, że w przypadku na przykład umowy zawartej na czas oznaczony, umowne prawo odstąpienia wykonywane przez jedną ze stron może prowadzić do przepisów o możliwości wypowiedzenia takiego stosunku umownego. Bo co do zasady, jeżeli mamy do czynienia z umową zawartą na czas oznaczony,
nie można jej rozwiązać przed upływem terminu, na jaki ta umowa została zawarta. Dopuszczalne jest to w ograniczonym zakresie, z reguły w ściśle określonych przypadkach. Prawo odstąpienia co do zasady nie wymaga uzasadnienia. Pracodawca, wykonując prawo odstąpienia, nie musi wskazywać, co nim kierowało, jakie są przyczyny wykonania tego prawa odstąpienia. W związku z tym uznanie, że pracodawca w każdym czasie może wykonać to prawo, może prowadzić do, tak jak wskazywałam, do obejścia przepisów o ograniczonej możliwości wypowiadania umów na czas oznaczony. Ponadto umowne prawo odstąpienia ma to do siebie, że wykonanie tego prawa powoduje skutek wstecz, to znaczy uważa się, że umowa nie została zawarta. W naszym przypadku, jeżeli umowne prawo odstąpienia byłoby wykonane w trakcie obowiązywania umowy o zakazie konkurencji, powodowałoby, że powrócilibyśmy do punktu wyjścia, a przecież umowa była przez pewien czas, czy mogła być wykonywana. Także to też z tego względu może budzić wątpliwości. W tej konkretnej sprawie jest jeszcze trzeci istotny aspekt, a mianowicie to, że Sąd Najwyższy uznał, że strony przewidziały w umowie o zakazie konkurencji umowne prawo odstąpienia wbrew temu, co twierdziły strony. Czy głównie pracodawca twierdził, że był to właśnie warunek rozwiązujący. Nie wskazywał, że zostało uzgodnione umowne prawo odstąpienia. Z tego względu to orzeczenie może budzić wątpliwości.